Joe Biden jako bezwolne narzędzie w rękach postępowców obwiniany jest o szereg kardynalnych błędów na arenie wewnętrznej i międzynarodowej, co zapewne sprawi, że demokraci w wyborach środka kadencji 8 listopada stracą kontrolę nad obu izbami kongresu. Dlatego chcą teraz za wszelką cenę dogadać się z Iranem, żeby odblokować eksport ropy, co obniżyłoby inflację w USA i szpanują eskalacją konfliktu z Pekinem. Dla Izraela nowy układ z Teheranem byłby jednak, cytuję, opartą na kłamstwach katastrofą strategiczną. Iran w parę lat może stać się potęgą nuklearną o wymiarze ponadregionalnym z miliardowymi dochodami z nafty, ostrzegła w tych dniach centrala wywiadowcza Mossad. Wychodzi na to, że Biden obiecywał umowę dłuższą i silniejszą, ale wygenerował krótszą i słabszą. Jak argumentuje Jerozolima, zastrzegając sobie prawo do uderzenia wyprzedzającego na irańskie instalacje atomowe.